Witajcie na nowym filmie na kanale Fox International Carp Fishing TV Polska. Słuchajcie, no lepszego początku dla tego filmu to nie mogłem sobie wymarzyć. Ledwo Paweł przyjechał, dosłownie przeprawiliśmy się na stanowisko piękny nad piękną wodą Mississippi. Dosłownie, nie wiem, oprowadziłem Pawła tylko po stanowisku i tak dalej i rolka. I zobaczcie, na szybko ubraliśmy tylko, znaczy ja ubrałem mikroport. Paweł na szybciutko kamerę zmontował. I zobaczcie, mam od razu Big Fisha tej zasiadki jak na razie, bo przyjechałem kilka dni wcześniej i łowiłem już karpie, ale to wszystko były karpie w granicach 11-12 maksymalnie kilogramów. A teraz pierwsze branie, jak tylko pojawił się Paweł, piękny, długi, niespełna 15, 14700, długi, prawie jak to jezioro, niesamowita, piękna ryba waleczna, zdrowiuteńki, piękne łuski, niesamowicie walczył do samego końca, aż udało się go wpakować do podbieraka. Także co, widać, rybki żerują, nie ma co próżnować, szybciutko cykamy jeszcze z 2-3 foteczki, bo jesteśmy świeżo po holu, wypuszczamy rybkę i lecimy z tym filmem. No słuchajcie, fotki mamy zrobione w tych pięknych okolicznościach przyrody. Jeszcze jeden ostatni look na tę rybę. No coś pięknego. No nie spodziewałem się, że pierwsza ryba do kamery będzie od razu taka śliczna. Piękny, ma miedziane takie kolory, piękne duże łuski. Pyszczek śliczny, zdrowy. Kawał ogona, którym zamiata podczas holu, także nic tylko się cieszyć. Na Mississippi, jak to na Mississippi, no przyroda jest piękna, aż się prosi, żeby wejść z rybą do wody, co nawet jest wskazane latem, także zwracamy już rybce wolność, niech sobie płynie, rośnie jeszcze większy, cięższy, kto wie, może za 2-3 lata, jak będzie miał troszkę więcej, się spotkamy znowu. Nie to, żebym narzekał, ale o, pomalutku, pomalutku. Jest. Petarda. No, kolejna rybka, którą mam wam do pokazania. Jest to de facto rybka, którą złowiłem w nocy. No nie robi już takiego wrażenia jak ten niespełna 15-kilowiec, ale równie mile widziany, jak każdy zresztą na moim zestawie, później na macie. Troszkę wypoczął sobie, więc teraz pewnie nie będzie chciał się za bardzo pokazać, ale przywykliśmy już do tego wszyscy. O, no nie chcę. Jeszcze raz spróbujemy. O, zobaczcie. Fajna sportowa rybka. Karp taki, myślę, nie wiem ile on może ważyć, 6-7 może kilogramów, to jest już maks. Ale mówię, każdy jest mile widziany u mnie na zestawie, w podbieraku i na macie. Na każdym filmie chyba to powtarzam, bo po prostu tak jest. Szczerze to gorzej, zacieklej walczył niż ten 15, bo najpierw wszedł mi w kępę zielska, później w trzcinowisko, później wyszedł trzcin, wjechał w lilię, ale na szczęście bezpiecznie udało się go wyholować na pontonie, także foteczki już mamy zrobione, nie ma co przedłużać, go męczyć. Wypuszczamy rybę i wywozimy wędki, bo obydwie na brzegu.
Dobra, już na szybciutko ogarnęliśmy wędki Pawła, bo już troszeczkę rozeznanie miałem, kilka miejsc już miałem nawet takich podsypanych, więc Pawłowi szybko wywieźliśmy wędki, niech też chłopak sobie coś na tej nagrywce połowi, daj mu Boże. I teraz już wywozimy moje, pierwszy zestaw, ten, który de facto dał tą piękną, prawie że 15-kilogramową rybkę. Jeszcze kawałeczek drogi przed nami. Widzimy się na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Tutaj pewnie na przebitkach zaraz zobaczycie. Są dwie kępy zielska. Nie wiem, jak to się tam dokładnie nazywa, ale ja na to mówię rdestnica. Chociaż nie jestem pewien, czy to faktycznie jest rdestnica. Jedna jest na wodzie, druga bardziej przy brzegu. I gęste trzcinowisko. I tutaj właśnie stąd wyjechał ten karp. Stąd miałem de facto już kilka brań. Także bierzemy się do roboty. Najpierw sypniemy troszkę. To troszkę wieje, więc powiem wam, jak ja to robię. Jak nie wieje, to najpierw kładę zestaw, później go obsypuję. A jak wieje, to najpierw obsypuję, a później kładę zestaw, żeby być pewnym, że on leży w tym dęconym. Bo wiadomo, sypnę, to zawsze jakaś chmurka z tej zanęty gdzieś tam w wodzie jest. Wtedy wiem, gdzie ten zestaw położyć. A jakbym to robił tak odwrotnie, to bym położył zestaw, gdzieś mnie wiatr troszeczkę zepchnie, gdzieś żyłka się inaczej ułoży i sypnę, nie wiem, 2 metry nie w tą stronę. No teraz nie jest ten wiatr jeszcze jakiś tam strasznie mocny, więc sobie byśmy poradzili czy w taki sposób, ale tak mi jest po prostu łatwiej, dlatego tak robię i tyle. Dobra, sypiemy. Dobra, tak pokrótce jeszcze wam tylko powiem na szybko, czym nęcę. Nic skomplikowanego. Kulki de krill 20-24 mm. Całe lub pocięte na połówki. Do tego zalane hydroizolatem z sardynki. Jakaś tam resztka peletu Bloodworm. Także tak to mniej więcej wygląda. Takie fajne już są napite. No bo to wiaderko jest na pontonie. Robię raz na 2 dni taką porcję. Jak zużyję, to dorabiam po prostu, bo nie chcę przesadzić z ilością, żeby później mi to tak nie zostało. Chociaż nic złego by się z tym nie stało, ale wolę to robić w ten sposób. No dobra, nęcimy miejscówkę. Nie nęcę dużo. Dosłownie dwie takie garście. I na to pójdzie już zestaw. I wracamy do brzegu. Jeszcze się tylko ustawię, żeby zestaw położyć. Głębokość tutaj mam około 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m to jest maks. Już trochę się pogubiłem, ale bo tutaj wszędzie podobnie z głębokościami pod brzegiem, ale jest dosyć duży muł, dlatego mając dosyć ciężki ciężarek, jak na tą odległość, 142 gramy, przede wszystkim jest płaski ze względu właśnie na ten muł. Kładąc zestaw, robię to w ten sposób, że zaraz wam pokażę, bo wiatr nam tutaj roboty nie ułatwia. Kładę zestaw do dna. O, łapię za szpulę, podnoszę, wyciągam go z dna, rozprostowuję i kładę. I wtedy mam pewność, że przypon jest prosty. Ciężarek nie jest tak zapadnięty w tym mule, tak jak z impetem wpada, tylko jest podniesiony i delikatnie położony. Także zestaw leży. Płyniemy do pomostu. Lecimy z drugim zestawem. Pierwszy już wywieziony, ustawiony. Teraz drugi, który jest po prostu też pod tym samym brzegiem, tylko kawałek dalej między dwoma innymi kępami tej mojej rdestnicy. Także zbliżamy się już na miejsce. Będziemy nęcić i kłaść. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wiatarek nam oczywiście nie pomaga, no ale tu nie jest jeszcze tak źle. Tam za Pawłem jedna kępa rdestnicy. Tutaj druga, troszeczkę mniejsza.
i tak kładę tu na troszeczkę głębszej wodzie. Tu jest około 2 z haczykiem, jeśli chodzi o głębokość metra. I tak mniej więcej na środku pomiędzy tymi kępami kładę zestaw. Także łyżka mieszanki, dwie łyżki, o, jedna, no i druga taka mniejsza. Ciach, troszeczkę wsteczny, bo wiaterek spycha. Kładę zestaw, tu na włosie pojedyncza kulka 24 mm. Przyniosło już to też jedną rybkę, także mam nadzieję, że przyniesie i kolejną. I to sama procedura. Kładę zestaw, unoszę, przeciągam i leży tak, jak powinien. Lecimy do pomostu. Wędki wywiezione, także teraz nic, tylko czekać na branie. Oczywiście podbierak musi być w gotowości. Na takie zasiadki zabieram sobie X3 z tą dwuczęściową sztycą. Dlaczego? Dlatego, że na brzegu, jak chcę go użyć na brzegu, to po prostu sztyca jest złożona z dwóch elementów, a jak siadam na ponton, to biorę tylko ten górny element z siatką i tak sobie leży na pontonie. Ta dolna część sztycy, jeśli można tak powiedzieć, czeka sobie na brzegu, w razie czego to jednym ruchem można sobie ją przedłużyć, a na pontonie praktycznie jest się posługiwać podbierakiem właśnie z tą sztycą krótszą. Tak to u mnie wygląda, taka mała wskazóweczka. Tam jest 24 kula. Nie, tu ryby może. Nie, no wisi. Ryba. No cóż, wędki wywiezione. Chwila pogaduchy. Wzięliśmy się za robienie jakiegoś jedzonka i nieśmiały opad na lewym kiju. Ten, na którym była kulka 24 pojedyncza. Raczej wątpię, żeby to był karp. Raczej jest tu jakiś lin albo lechon. Nawet nie wiem tak na dobrą sprawę, czy ciężarek spadł, więc no nie, zaraz się przekonamy, jak mi się uda bezpiecznie go doholować, tego ryba. Nie, raczej karp to raczej nie jest, bo nawet centymetra mi ze szpuli nie wyciągnął, tylko po prostu opad i tyle. Zaraz zobaczymy, już jest w miarę blisko. Leonidas! I to taki niezbyt pokaźnych rozmiarów, bym powiedział. Ojoj, chłopie, na coś ty się porwał. Żwawo popłynął. Ufu. No i klasycznie, jak to leż, dołożył mi tylko roboty i musiałem na nowo wywieźć zestaw. Oczywiście położyłem go w tym samym miejscu, ale z nadzieją, że tym razem skusi się na niego karp. Na szczęście wywózki nie są dalekie, dlatego wszystko poszło szybko i sprawnie. Podczas tego wyjazdu pogoda nas rozpieszczała. Piękny, słoneczny, a wręcz upalny dzień w połączeniu z tak pięknym otoczeniem natury to było coś, co przyprawiało nas o uśmiechy na twarzach. Zwłaszcza, że do tego wszystkiego żerowały karpie. Dzień zleciał bardzo szybko i zachód słońca zbliżał się wielkimi krokami. Nie pozostało nic innego, jak zjeść porządną kolację.
Szybciutka aktualizacja. Jak widać, ja już przebrany jestem na wieczorną kolację, bo zaraz palimy sobie grilla. Od tych ryb, które widzieliście, od jednej ryby i leszcza, które widzieliście wcześniej, nic się nie wydarzyło. Także teraz patrzymy na piękny zachód słońca. Za chwilę mięsko na grilla powędruje i będziemy wieczerzać, jak to się mówiło. I nic, tylko podziwiać tą piękną naturę dookoła nas, bo jest tu naprawdę cudownie. Jestem tu już kilka dni, Paweł dojechał dzisiaj rano, ale naprawdę jestem tu tak długo i nie mogę się na to wszystko napatrzeć po prostu. Tu jakieś drzewo w wodzie, tu jakieś lilie, tu jakieś zielsko, tu jakaś rybka skoczy, tu jakiś drapieżnik, coś, cały czas coś się dzieje. Uwielbiam ten klimat po prostu tych naszych polskich jezior, także nie przedłużam. Widzimy się przy jakiejś akcji albo przy kolacji, kto wie. Szczęśliwy Jakobek. To ten lewy. Ale łuseczki ma ładne. O Jezus, on nie ma w ogóle ryja, ty. O matko. Jaki dziwoląg. Co to było? No, po holu na pontonie jest rybka. Ryba od razu po braniu wlazła w jakąś kępę ziela, wnioskuję po tym, co mam w podbieraku, ale na szczęście, zanim dopłynąłem, odeszła już fajnie na otwartą wodę. Także udało się bezpiecznie wyholować, ale ta ryba jest po jakichś dziwnych przejściach, bo jak go podbierałem, to miałem wrażenie, że gdzieś ma dziwaczny strasznie pysk. To taki strasznie dziwaczny, dlatego tu za wiele nie zobaczymy. Płyniemy do brzegu, wypniemy go, położymy na macie i obejrzymy tą mordkę. Dobra, wróciliśmy już na pomost. Rybka już jest bezpiecznie w kołysce. Teraz zobaczymy, co mu tam w ten pyszczek dolega. Ciężko było to zobaczyć na pontonie. Siatka głęboka. Nie wiem. To ten zestaw, na który wcześniej siadł leszcz. Z pojedynczą kulką 24. Ujuj. Ojojoj, zobaczcie to. To dopiero ryba z charakterem, co? Trochę. Ale dziwnie to wygląda. On nie ma w ogóle góry tu. Tą dolną półę ma taką wysuniętą, nie? Tragedia. No dziwne to strasznie. Ale robale idą do lampy. Widzisz? Wszystkie po pomoście. No słuchajcie, robota zrobiona. Karp sobie czeka w slingu, rano przyjrzymy mu się dokładnie, bo naprawdę ryba z charakterem, że tak powiem, bo praktycznie nie ma w ogóle górnej wargi, to w ogóle jakby śladu po niej w ogóle nie ma. Nie wiem, czy on się taki urodził ten karp, czy jak był mały, ktoś go za mocno spławikiem przyciął. Nieistotne. Poza tym, że ma tą wargę, ten pyszczek ma jaki ma,
To jest naprawdę śliczny, fajny, okrąglutki. Fajne łuseczki ma. Taki mały grubasek, tak jak wszyscy lubimy. Przyjrzyjmy mu się rano przy świetle dziennym. Wędka już na nowo wywieziona, to de facto ta, która była z pojedynczą kulką 24, na którą wcześniej siadł leszcz. Miejscówkę widzieliście, zanętę widzieliście, przynętę widzieliście, jak leży dokładnie wszystko w tym samym miejscu. Pod tym leszczu wywiozłem było tak samo. No i co? Teraz mówię, rybka w slingu czeka, zestaw wrócił znowu w to samo miejsce. No i zobaczymy. Noc jest jeszcze młoda, jest chyba dopiero około 23, także może jeszcze coś się wydarzy tej nocy, za co trzymajcie kciuki, a my idziemy spać. Nocka dała nam jedno branie, także śmiało można ją zaliczyć do udanych. Szczerze mówiąc, był to jeden z najdziwniejszych karpi, jakie kiedykolwiek złowiłem. Jak się później okazało, był to dosyć znany rodzynek z Mississippi. Poranki na tej wodzie są niezwykle urokliwe. Nie ma to jak budzić się z widokiem porannej mgły w otoczeniu lasu. Uwielbiam takie wody. Wstawiłem wodę na kawę, aby się nieco rozbudzić i trzeba się przyjrzeć temu jednowargowemu gagatkowi. No dobra, krótka aktualizacja po nocy. Jedno branie, jeden karp, którego już trochę widzieliście. Zresztą hol cały, wszystko widzieliście. Słoneczko wyszło. No przyznam wam się szczerze, troszkę pospaliśmy dłużej niż zamierzaliśmy. Już słoneczko wysoko na niebie. Także pootwieraliśmy tylko okna w namiocie tutaj, żeby trochę przewiewu zrobić. Też nie siedzimy na pomoście w słońcu, tylko tu w cieniu trochę się chowamy. Kawka wypita. Mówię, po tym karpiu nic się tam nie działo, więc teraz bierzemy się za przyjrzenie się temu karpiowi z nocy, jak to on tam dokładnie wygląda, zwłaszcza ta jego mordka, bo w świetle dziennym będzie wszystko lepiej na pewno widać. Piękna to jest ryba naprawdę. Okrąglutki, fajne łuseczki, ma taki grubasek. No ale mówię, no ten pyszczek, kurczę, no ale mówię. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach, każdy karp jest inny i to jest piękne. Ten już w ogóle, to już jest naprawdę ryba z charakterem, także bierzemy się, tak, wyciągamy go z wody i robimy fotki i nagrywamy go dla was. Lecimy. No tak. Tak jak mówiłem wcześniej, pokazujemy wam karpia z nocy, tego biedaczka, któremu nie wiem, czy on się taki urodził, czy życie mu odebrało górną wargę, ale radzi sobie dobrze, jest żwawy, waleczny, kulkę 24 pobrał bez problemu, więc raczej mu brak tej wargi zbytnio nie przeszkadza. Nawet tak trochę prześmiewczo sobie żartowałem, że on nie zasysa kulek, tylko jak koparka je nabiera z dna. I zobaczcie tą rybkę, może da się podnieść. Trochę wariuje. Jeszcze go troszkę polejemy. Słoneczko świeci, więc mu trzeba pilnować, żeby był cały czas mokry. O. Fajna ryba, naprawdę. No, krótki, gruby, piękne łuski. Ten ogon taki trochę też nie za duży, też nierówny taki. Kurczę, brak tej wargi. Ale widać, że to jest chyba raczej stara jakaś ryba, bo taki pomarszczoną głowę, ma takie różne blizny stare, zabliźnione, także naprawdę karp po wielu przejściach. Ale to jest piękne, każdy jest inny, już to mówiłem nie raz, nie dwa, każdy jest inny, każdy ma swoje jakieś tam nietuzinkowe cechy charakteru, a ten to już w ogóle naprawdę przebija wszystko. Także nie męczymy go już dłużej, jeszcze z dwie fotki pamiątkowe i wraca do wody, bo naprawdę słoneczko świeci, nie chcemy go tutaj już dłużej męczyć niż trzeba, a swoje już w życiu i tak przeszedł. Super. Dobra. Zdążyłeś?
Jak pewnie już mówiłem niejednokrotnie na tym filmie, znajdujemy się nad przepięknym łowiskiem Mississippi. Stanowisko piękny. Też tak w sumie trochę się zastanawiałem, czemu akurat piękny i tak dalej, ale no jak się tu przyjedzie, no to nie podlega to żadnej dyskusji. No jest po prostu pięknie tutaj. Jest to taka część jeziora odseparowana dosyć od takim wąskim przesmykiem od reszty w ogóle jeziora. Więc praktycznie człowiek się tutaj czuje, jakby miał całe osobne, mniejsze jezioro całkowicie dla siebie. Klimat mega wspaniały, uwielbiam taki klimat. Mnóstwo drzew w wodzie, kołków, jakieś tam lilie, jakieś kępy zielska, tej rdestnicy, jak ja to nazywam. Nie wiem nawet, czy to faktycznie jest ta rdestnica, ale mniejsza o większość. Stanowisko myślałem, że będzie troszeczkę problematyczne ze względu tego, że trzeba się tu przeprawić na pomoc, nie ma tutaj dojazdu. No ale cóż, no, dojeżdża się do fajnego, dużego pomostu, przy którym stoi ogromna łódka, na którą bez problemu spokojnie dwie osoby i sprzętu na tydzień w zupełności się zabierzecie na raz. Pontonem po prostu na holium ciągniemy tutaj na miejsce, co jest też bardzo dużym plusem. Nie zawsze z pomostu jest zejście na brzeg. Tutaj jest fajne zejście na brzeg, tak jak teraz o sobie siedzimy w lesie w cieniu, bo słoneczko trochę wyszło i no, nie idzie wysiedzieć po prostu na pomoście, tak grzeje. Dlatego usiedliśmy sobie tu w cieniu, delikatny wiaterek jest, zupełnie inaczej się człowiek czuje. No i tak samo tą łódkę właśnie, można tutaj na brzeg troszeczkę wyciągnąć i swobodnie jakby na ten pomost się wypakować, więc to jest mega duży plus. Ja przyjechałem tu już kilka dni wcześniej, zanim dojechał Paweł. Udało mi się już złowić kilka fajnych ryb. Nie były to jakieś mega duże ryby. No, jak dla mnie przynajmniej. Ale mówię, ja nigdy nie narzekam. Każdy karp mnie cieszy, czy on ma 5 czy 25, już to nieraz zresztą mówiłem. Łowiłem ryby takie no, od 8 kg w górę, nie? Tam 11, 12, takie 10-12 najczęściej się trafiały ryby. Także to już są fajne ryby, tym bardziej w takich warunkach bardzo cieszą mnie. Niektóre się udało doholować do pomostu, po niektóre trzeba było wypływać, bo gdzieś tam w kępę lili weszły czy coś, no ale to cała kwintesencja tego karpiowania z wywózki, łowienia w takich warunkach, więc no w sumie co tu więcej mówić, no jest pięknie, siedzimy w komfortowych warunkach, tak samo ten namiot, który jest na pomoście, jak ktoś nie ma na przykład, nie wiem, swojego namiotu czy coś, nie musi się tym obawiać, bo tutaj spokojnie jest duży wojskowy namiot w środku w ogóle, co mnie zdziwiło, bo nawet tak naprawdę nie wiedziałem, że w środku są jeszcze łóżka, jest stolik, jakieś tam inne udogodnienia, także naprawdę mega temat dla kogoś, kto nawet nie ma dużo czasu tak naprawdę, bo tu przeprawić się to zajęło nam 15 minut może z wypakowaniem sprzętu do łódki z auta, także dopłynęliśmy tu i naprawdę można rozkładać wędki i wywozić zestawy, także no, nawet na krótki okres czasu można sobie tutaj przyjechać. Jeśli chodzi o samo jezioro, o dno, o miejscówki, no, szczerze, pierwsze moje zdanie to było takie, że no, nie ma złego miejsca tu na położenie zestawu. No bo nie ma po prostu, gdzie się nie podpłynie, a tu jakaś zatoczka z trzciny, a tu jakieś tam dziurka w liliach, a tutaj jakiś kołeczek, a tutaj jakieś drzewo powalone. Tutaj też poprzednicy chyba, którzy łowili wcześniej, gdzieś jakieś odblaski na drugim brzegu pozostawiali na drzewach, tak żeby sobie w nocy komfortowo wywozić. No też nie powiem, bo jest to udogodnienie. Ja akurat sobie swoje własne miejscówki wytypowałem, także nie sugerowałem się zbytnio tymi odblaskami, ale pomagały mi w nawigacji w nocy, bo w nocy wiadomo, no, temperatura spada, mamy już sierpień, już nawet była noc taka, że było 9 stopni, także dosyć chłodno. Temperatura wody 23 stopnie, więc w nocy ta woda paruje i tak jak się płynie, nie do końca się widzi, dlatego ten odblask fajnie pomógł, bo kładłem zestaw jeden, no dosyć dużo w prawo od niego, ale mówię, zawsze gdzieś tam jakiś kierunek miałem obrany, jak tam płynąć w nocy. No i z powrotem to samo, na brzegu mam tu na pomoście głowicę od markera wkręconą, która z diodą zmierzchową, także jak się robi ciemno, zapala się i fajnie wiem jak wrócić. No teraz już jest większy komfort, bo dojechał Paweł, także zawsze jest nas dwóch, któryś tam zawsze gdzieś z latarką poświecił coś, no to już jest inaczej. Przez chwilkę byłem sam, także musiałem sobie radzić, ale nie było to jakoś tam mega uciążliwe, nie? Także
Co tu dużo mówić, no. Piękne ryby połowione. Paweł tylko przyjechał, od razu piękna ryba, 14700, prawie że 15 kilo, stara, przepiękna ryba, no. Ja już dlatego jestem taki wychillowany, wyluzowany, nie mam parcia, nie mam nic, po prostu cieszę się, że udało się taką fajną rybę złowić, taką wisienkę na torcie. Jeszcze łowimy, zostajemy jeszcze do jutra. Kto wie, może jeszcze coś pojedzie. No, na pewno coś pojedzie. Praktycznie co noc coś się dzieje, więc jestem dobrej myśli. No i co? Zostajemy do jutra. Teraz mówię, teraz możemy trochę się porelaksować, pogadać, bo z Pawłem się też nie widzimy tak za często, tak tylko praktycznie na nagrywkach lub na jakichś tam innych eventach, dlatego fajnie jest tak sobie już się wyluzować, pogadać w końcu na luzie i no po prostu spędzić razem czas. No nic, teraz jeszcze koło południa gdzieś przewiozę wędki na świeżo, bo w nocy po tym karpiu jakieś tam 2-3 piki chyba miałem, czy coś, nie wiem, czy tam leszcz przypadkiem się jakiś gdzieś nie zakręcił koło kulek, nie poplątał przyponu, dlatego żeby mieć pewność, że wszystko jest dobrze, to przewiozę te wędki jeszcze tak dla spokoju ducha i tyle, i czekamy na kolejne ryby, no co tu dużo gadać. Tak jak mówiłem, zwinąłem zestaw, to teraz w sumie jest dobra okazja, żeby Wam go troszeczkę przybliżyć. Zaczniemy sobie od tego, że regulamin tutaj łowiska zabrania używania przyponów strzałowych i ledkorów. No nie jest to jakiś tam duży problem. Ja zdecydowałem się użyć po prostu głównej żyłki 0,40 do wywózek. Jeżeli muszę używać żyłki, to tylko takiej używam. Zamiast ledkora po prostu mam kawałek rurki tej antysplątaniowej tungsten. Fajnie to przylega do dna, bo ona jest taka dociążona, jak to się weźmie do ręki, to naprawdę czuć, że to troszeczkę waży. Więc żeby ochronić tam rybę podczas holu i samą naszą żyłkę gdzieś tam przy holu w Liliach czy w Zielsku, no to zawsze nam tutaj ta rureczka troszeczkę to osłoni. Ona jest wciśnięta tutaj w ten kapturek od bezpiecznego klipsa do ciężarka. Dalej mamy płaski ciężarek, 142 gramy. Płaski, no bo na muł raczej wolę takich używać, jeśli wywożę, bo po prostu no, większa powierzchnia leży na tym mule i on się tak łatwo nie zapadnie w ten muł. Później oczywiście klips bezpieczny. Krętlik do szybkiej wymiany, jak zawsze standardowo anti-tangle sleeve, czyli ta gumeczka tutaj zabezpieczająca nam przypon, no i sam przypon. To jest jeszcze stary camo, ten Camotex semi-stiff, jeszcze w starszej wersji, takiej czarno-brązowej. No, mam to dosyć długo, nigdy nic się z tym nie działo, więc używam go cały czas. Tutaj mały pozycjoner haczyka. Haczyk czwórka, miękki włos, otulina zdjęta z włosa, stoperek, który blokuje nam kulki, żeby nie spadały niżej, szesnasteczka de krill, popek, pitch and pepper, stoper do kulek i o, cały zestaw gotowy. I na taki właśnie oto zestaw mieliśmy większość brań. Jak już mówiłem przy wywózce wcześniej, moja zanęta to nic skomplikowanego, są to po prostu całe i pocięte kulki de krill w rozmiarze 20 i 24 mm, troszeczkę peletu Bloodworm i całość jest zalana Pure Sardine Hydro, czyli hydroizolatem po prostu z sardynki. Robię to troszeczkę wcześniej, tak jak teraz, o, sobie przygotuję, bo mam za mało już tej zanęty, tu praktycznie mam na dwa zestawy, więc na dwie wywózki, więc dorobię sobie po prostu troszeczkę więcej tej zanęty, zaleję, żeby to jeszcze te kulki zdążyły trochę tą zalewę naszą wpić. No i później już tak wieczorkiem troszeczkę wiaterek się uspokoi, będzie spokojniejsza woda, wywozimy i czekamy na kabany.
trawa podsypana, standardowo tak jak wcześniej, między dwie kępy ziela, że kładziemy zestaw, tak samo, wszystko takie samo jak wcześniej, Dekryl 16 plus Pitch Pepper 12 mm, taki drobniejszy zestawik, kładę w mule, podnoszę, przekładam, rozprostowuję i wracamy do brzegu, czekamy na kabana, ale mi się tu podoba ta miejscowa, kurde. No i fajnych parę rybek już dała. Zestaw położony, pozostaje wrócić szybko na pomost, zatopić żyłkę i przygotować się na odjazd. Nasze stanowisko było idealnym miejscem do podziwiania zachodów słońca. Takie kolory na niebie w połączeniu z doskonale prezentującymi się wędkami na stojaku to po prostu cieszy oko. Jak dobrze wiecie, bardzo lubię gotować nad wodą i sprzedam Wam ciekawy patent na szybkie danie. Cały dzień praktycznie nic się nie działo, poza tym, że był upał niesamowity i szukaliśmy praktycznie cały dzień cienia, no ale jakieś tam prace wykonaliśmy, więc teraz zasłużyliśmy na pyszną kolacyjkę w postaci pancake'ów, czy jak to po naszemu, naleśniczków. Fajna gotowa mieszanka. Jakby ktoś chciał na ryby sobie zabrać właśnie na zasiadkę, spróbować. Fajny temat, bo mamy to wszystko w plastikowej buteleczce, wystarczy dodać mleka, zakręcić, wymieszać dobrze i mamy gotowe ciasto na naleśniki, także niedużym wysiłkiem mamy fajny, nietypowy posiłek. Trzeba to dobrze wymieszać i zaraz będziemy smażyć. Szybkie, smaczne i sycące danie nad wodą w dosłownie kilka minut. Czego można chcieć więcej? Najedzeni, gotowi na nockę i możliwe, że nawet na pokaz zorzy polarnej mieliśmy się kłaść do śpiworów, gdy nagle usłyszałem dźwięk Eriksa. No, słuchajcie. Właśnie zaczęliśmy powolutku szykować się do nocy, w sensie już, żeby położyć się na łóżka po jedzonku, mycie ząbków i te sprawy. I tu raptem rola jak wściekły, ale idzie na razie fajnie do brzegu, także nie ma potrzeby wsiadania w ponton póki co. Zestaw lewy, czyli ten z pojedynczą kulką 24 mm. No, leżał od nocy, tak. W nocy, jak złożyliśmy tego karpia bez wargi górnej, wywiozłem potem zestaw i tak leżał od tamtego czasu. I się w końcu doczekał brania. W dzień karpie się pewnie opalały, tak jak i my. Zrobiło się ciemno, troszeczkę chłodniej, no to wyszły na ucztę. Oby tylko to się dobrze wszystko skończyło i będziemy się widzieć z kolejnym fajnym karpiem. Fajnie. Rybka już jest na macie. Nie jest to jakiś potężny, wielki okaz. Nie ma sensu go tam
przetrzymywać, zobaczcie. Oj. Jeszcze żwawy, pomimo holu. No spokojnie, malutki, zaraz popłyniesz. Nie będziemy go przetrzymywać, nie ma sensu, jesteśmy na chodzie. Noc jest jeszcze młoda, także ogramy go dla Was, pokazujemy go Wam i za chwilkę wypuszczamy go z powrotem, niech sobie pływa spokojnie, albo i niespokojnie. On raczej chyba z tych nerwowych bardziej jest. No, polewamy rybcie. Jeszcze szybka prezentacja. Dwie foteczki jeszcze i niech odpływa. A my wywozimy wędkę na nowo i czekamy, bo noc jeszcze młoda. Płyniemy wędkę, umieścić z powrotem w głównym miejscu, między tymi dwoma kępami zielska. Już akumulator ledwo dyszy, no ale damy radę chyba. Powolutku, dobrze, że wiatru nie ma, jest spokój na wodzie, także raczej nie powinno być większych problemów. Jeszcze kawałeczek mamy. Widzimy się na miejscu, jak będę kładł zestaw. Jesteśmy na miejscu, jak widzicie tu jest ta mniejsza kępka, tam ta duża, tu pomiędzy nimi właśnie kładziemy ten zestaw, standardowo troszkę kulek, poleciało, teraz zestaw, no te nóżki, ćmy czy cokolwiek to jest, nie dają żyć. Więc trzeba się spieszyć, żeby zgasić lampę. Kładę zestaw. Unoszę. Lekko przestawiam. I spadamy, bo z nas zjedzą żywce. Teraz troszkę dłuższą chwilę będę napinał zestaw, bo prawy jest po drodze do tego zestawu, na który było branie. Nie chciałem dużo hałasu robić, żeby tam potencjalnych karpi nie spłoszyć, które mogą na ten drugi zestaw się jeszcze skusić. Dlatego wracając, popłynąłem i płynąc na miejscówkę i wracając, popłynąłem takim szerszym łukiem, żeby po prostu jak najdalej od tych miejsc, gdzie leżą zestawy. Więc teraz trzeba żyłkę ładnie napiąć. Raptem może z minutkę dłużej to zajdzie, a przynajmniej w łowisku mamy ciszę. Jeszcze kawałeczek. O, już jest prościutko. Dobra. Zobaczcie, to robactwo, nie wiem co to jest, normalnie pada z nieba jak deszcz. Zapaliła się lampa od RX-a, bo ruszyłem sygnalizatorem. Normalnie jak śnieg, tutaj biało się zrobiło. Całego mi oblazły. Cały w tym jestem, na całej kładce pełno tego jest. Co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia. Jeszcze tyle tego tu nie widziałem. Dobra, gasimy to, idziemy stąd, bo nas zjedzą. Dzień dobry. Ostatni poranek, tak jak na ostatnim filmie. Widzimy się przy holu. Bestialsko zostaliśmy wyrwani z objęć Morfeusza. Spaliśmy sobie jeszcze.
I Rola jak wściekły. Ten sam kij z kulką 24, przepraszam. Jeszcze nie do końca się obudziłem, także musicie mi wybaczyć. I holujemy. Zobaczymy, co to będzie. Na pewno karp. Oj. Nic nie widzę na oczy. Taka jest prawda. Po malutku wyszedł na wodę, także 99%, że uda nam się doholować go fajnie do pomostu. No to dzień dobry jeszcze raz. Teraz już troszkę bardziej jestem świadomy tego, co robię, niż po pobraniu. Jest karp na macie. Jeszcze go nie ważyłem, ale aż go zważę chyba z ciekawości, bo wydawał się o wiele mniejszy niż faktycznie jest. Nie jest też jakiś tam wielki, ale jest krótki, gruby, fajny, wysoki, taki szeroki, fajny. Naprawdę fajna ryba. Zaraz wam go pokazuję. Zobaczcie. Fajna taka kula. I gustująca w kulach. 24 mm pojedynczy dekryl. Rolę pewnie widzieliście, chyba się nagrała na GoPro. Fajna ryba. No i w sumie nawet fajny, sympatyczny hol taki, bo na chwilkę wszedł tylko w kępę zielska. Bez problemu udało mi się go stamtąd wyciągnąć bez jakichś tam mocnego siłowania, po prostu przytrzymałem go, wyszedł na otwartą wodę i spokojnie go do pomostu sobie doholowaliśmy, także jeśli o hol chodzi, to nie mam zastrzeżeń. Pan karp pewnie jakieś tam ma, ale co tam, jest pięknie. Jak już mówiłem, to już nasz ostatni poranek, czy ostatnia ryba, nie wiem. Jeszcze wędki w wodzie są mi Pawła i jeszcze jedna moja. Tej już nie będę wywoził, już pomalutku będziemy się pakować. Także no, nie będę przedłużał. Cykamy jeszcze fotki i wypuszczamy rybę do wody. Co? Udało się. Mission accomplished. Poranny budzik wrócił do domu. Przez całą akcję z rybą poranek zleciał bardzo szybko i słońce było coraz wyżej, także nam nie pozostało nic innego, jak wziąć się z zapakowania, aby zdążyć, póki jeszcze był cień na pomoście. Dużym udogodnieniem jest to na Mississippi, że na stanowiskach są rozłożone ogromne namioty. Także mamy z głowy składanie namiotu, czego chyba nikt z nas nie lubi. Szybko zapakowaliśmy graty na łódkę i pozostało się przeprawić. No to co, kochani, kolejna zasiadka dobiegła końca. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Zawsze to mówię na koniec filmów, no bo tak jest. Łódka sprzętu zapakowana. Teraz przeprawić się, w sumie niedaleko, ale pod wiatr. Zapakować to wszystko od auta do domu. I widzimy się na kolejnych produkcjach. Jak zwykle, przypominam, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I tymczasem